ogląda się kolejną część tego piekła. Masakra. No tu konkretnie. Teraz to ja się już zaczynam grubo zastanawiać, jak to zakopać. O Jezu. Liczyłem, że może jakiś jeden hełm będzie. No co tu powiedzieć, dno piszczy całe. Teraz się wkopałem na środku. Mamy pudełko na ładunek do chałubicy, ale uszkodzone. Farby dziwnej. A ty troszkę uszkodzone w sumie. No i co? Trzeba się włączyć. Leśny. I teraz patrzcie, co się dzieje. Jaka masakra. Czołg? Do czegoś takiego tu kopałem. To jakaś beczka. Dokopałem się do całego złomu. O Boże. No, takiego sygnału głębokiego to jeszcze w życiu nie kopałem. Słuchajcie, problem miałem, żeby wyjść z dołu. Ale minus jest taki kolejny. Zakopywanie tego dołu będzie trwało kolejne pół godziny. Puh, co ja gadam, 3-4 godziny. Nie, bez przesady. Z 2,5 może. Się sprężę. Ale już nam się grube stalowe elementy na dnie pokazały. Także tam jakaś beczułka czy coś takiego. Zaraz tam wskoczę i zobaczycie z bliska, jak to wygląda. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda z dołu. Ojej, masakra. No dobra, jesteśmy. Generalnie nie widzę, co się wkoło dzieje. Musiałbym podskoczyć. Tam trochę widać. Tutaj jest trochę wejście zrobiłem, żeby można było wyjść w ogóle stąd. No dobra. Także tu mamy takie coś. Konstrukcja. Już trochę przedtem mi się udało odjąć. To kawał stali jakiejś. Solidna blacha. Czy jakieś może. To jest ciekawe. Dalej łopatą wbijałem, o. A to teraz tak patrzę, może to jest błotnik jakiś motocyklowy. No, chyba nie. No dobra.
to mamy coś a la beczka. Jakiś pojemnik. Szeroki jak cholera. Reszki jakieś białej farby. Między nam tutaj między ten złomaną łuski wychodziły do Mausera. Także to już nie jest PRL. PRL sort tu się pod papą ciągnął. Musieliśmy zejść co najmniej pół metra niżej. Aha, no. Te kawałki blach, niestety to było, żeby wzmocnić ścianę. Jakieś coś później jeszcze spróbuję to wziąć, ale i tak jak widzicie się zawaliło. To na razie odpuściłem i skupiłem się właśnie tutaj na tym. Nad tą alabeczką. Za pierwszym razem nie dało rady targnąć tego czegoś. Obkopałem to w koło. Tak na szybkości, żeby co bardzo. I się wyjaśniło. No coś to po prostu był kawałek błotnika. Na dole właśnie z bakielitu uderzyliśmy. Jest dekiel od zamknięcia tego, co przedtem miałem na ładunek do chałupicy. Powinno być Karl Vol H13, coś takiego. Też uszkodzony. Karl Vol H13. Dobra. Wszystko wyjęte. Fantów nie było. Tylko te graty od pojazdu. A teraz czas na najlepsze. No dobra, misja kompletna, można wracać do domu. Proszę Państwa, kolejny atak. Tu widzimy ładną ziemiankę. Cichutki sygnał. No, żeby Wam nie skłamać, z 20-25 minut w lesie. I już mamy fancik podjęty. M42. Jest piękniutki. Piękniutki to on chyba nie jest. No. Troszkę zlecą. M4-2. Ruszył, ale... ale jest. Początek udany. Oczywiście. Nawet bardzo, pewnie. Nawet zdrowy. Także nie jest źle. Może będą jakieś kaleczki, ale to poszczawią.